George lubił odwiedzać profesor Mądralską, która robiła tyle ciekawych rzeczy. Tym razem pracowała przy starcie rakiety. A pan w żółtym kapeluszu miał lecieć w kosmos. Jest pan gotów polecieć w kosmos jako pierwszy zwyczajny obywatel? Oczywiście! Tam jest miejsce tylko dla jednej osoby, ale mam tu dla ciebie krzesełko, żebyś mógł się przyglądać. To jest dr Alvin Einstein i profesor Antoni Pizza. Chorety, czy jest pan krewnym słynnego? Nie, nie jestem. Ja też nie. W naszej stacji kosmicznej skończyły się zapasy. Został orzeszek. Był pod poduszką fotela. Ten pan w żółtym kapeluszu dzisiaj przywiezie wam zaopatrzenie. Czy to oznacza, że możemy zjeść nasz skarb? Tak, możecie go zjeść spokojnie. Tak więc, to jest rakieta zaprojektowana przez profesor Mądralską. O. Pańskie zadanie polega na tym, by zrzucić im prowiant we właściwym momencie. Później połączy się on automatycznie ze stacją kosmiczną. Może pan to zrobić? Oczywiście! Profesor Pizza i ja wnosimy dodatkowy ładunek, który dostarczy pan z żywnością. George był bardzo ciekaw, co to za ładunek. George, nie ruszaj. To specjalistyczny, bardzo drogi... Szopracz? Zamieszka z kosmonautami, a my będziemy badać jego życie w kosmosie. George mógł zajrzeć do wszystkich pojemników, poza jednym. Co tam mogło być? Pokażmy im teraz najważniejsze. To przyciski do zrzucenia ładunku. Trzeba wcisnąć jednocześnie te dwa przyciski na każdej tablicy. Na czterech tablicach naraz? Tak, wtedy, kiedy rakieta minie stację kosmiczną. Nie dam rady. Niestety mam tylko dwie ręce. A, cztery tablice to był pomysł Toniego. Szopracz to mój pomysł, a cztery tablice twój. Znowu się zaczyna. Mam twoje maile. Dobrze pamiętam, kiedy to wymyśliłeś. Trzeba będzie zawiesić misję. Albo znaleźć kosmonautę o czterech rękach. Patrzcie! Ciekawe, co było w tym pudełku. Dobrze pamiętał, jakie było ciężkie, więc naprężył się ze wszystkich sił. I odkrył, że nie on jeden nic nie ważył w kosmosie. Zabawki. W środku były zabawki. Ach, biedny George. To straszne dla małej małpki zostać nagle bez kontaktu. George nigdy nie widział, żeby Bączek kręcił się tak długo. Podobało mu się w kosmosie. Chociaż byłoby jeszcze fajniej, gdyby miał się z kim bawić. Już za chwilę odzyskamy z nim łączność. Co się stało? Gdzie jest George? George, odłóż te rzeczy na miejsce.
A szybko, bo jesteś coraz bliżej stacji kosmicznej. Na szczęście nie wypuścił mrówek. A? Jeśli dostaną się na tył, to zjedzą zapasy żywności. Jeszcze tylko 28 sekund i trzeba będzie zrzucić ładunek. Masz 20 sekund, żeby odłożyć wszystko na miejsce. George nie był gotów na czas. Musi to zrobić następnym razem. George, masz jeszcze jedną szansę. Potem będziemy musieli cię sprowadzić na ziemię. Jesteśmy bardzo głodni. Trudno uwierzyć, ale sprzątanie pokoju bardzo pomogło George'owi w misji kosmicznej. Chyba jest gotowy. George, możesz zrzucić ładunek? Doskonale. Dam ci sygnał. O, nie trzeba było wysyłać tej małpki. Cii. Teraz, George, teraz! Się. Świetna robota! Dziękujemy! Możesz wracać do domu, George. Pociągnij dźwignię, żeby uruchomić silniki. George, zrób to teraz, zanim zejdziesz z pozycji. Co się stanie, jeżeli zejdzie z pozycji? Może wylądować na biegunie północnym albo w górach. George, pociągnij za dźwignię! George stał się bohaterem. I dowiódł, że nawet mała małpka może zająć się wszystkim w najdrobniejszych szczegółach. George szykował wszystko do śniadania, a pan w żółtym kapeluszu siedział za biurkiem i kończył pilną pracę. Nie ma to jak świeże wiejskie powietrze. Tak, na pewno zdążę z tą mową na dzisiejszy jubileusz profesor Mądralskiej. Ta niezwykła osobowość i jej wielki wkład pracy, tak, tak. Mamut włochaty. Jej miłość do mamutów włochatych. No tak. Dobrze już, dobrze, zrobię sobie przerwę na śniadanie. Cóż, są owoce i jajka. W
tych szafkach już się nic nie mieści. Trzeba będzie mniej kupować. Na samą myśl o ograniczeniach George poczuł się głodny. Ale tymczasem trzeba zjeść śniadanie. Wyskoczę na rynek. A ty możesz skończyć moją mowę. Cześć, George. Pomagam skoczkowi robić zapasy. Gromadzi orzechy na zimę. Wiewiórki zakopują je w ziemi. A kiedy są głodne, wykopują i mają co jeść. George nie wiedział, że jedzenie można przechowywać w ziemi. Pan w żółtym kapeluszu i George nie mieli w domu miejsca na zapasy. George już się cieszył na przysmaki, które dostanie w nagrodę za pomysłowość. George, te racuchy są wyśmienite! George, ta rybka jest fenomenalna, tak. No dobrze, robię śniadanie, a potem wracam do mojej przemowy. A gdzie są zapasy? George, chyba mamy złodzieja w okolicy. Ale po co komu moja papryka? George chciał wytłumaczyć, że sam się wszystkim zajął. Krety w ogrodzie? To one nas okradły? Moja papryka! Po co zakopywać słoik z papryką? Serdel nieraz aportował tenisowe piłeczki. Ale żadna nigdy nie smakowała atramentem. To były cenne piłki, których portier miał strzec jak oka w głowie. Serdel nie umiał przekonać George'a, by nie otwierał cudzych paczek. Ale potrafił grać w obronie. George nie miał pojęcia, kto mu to wszystko przysłał. Jedną chwileczkę. Mam pod drzwiami małpę i jamnika. Ci kurierzy nie wiedzą, co robią. Jeśli moje przesyłki nie będą dobrze zapakowane, to zrobię straszną awanturę. Wszystko stało się jasne.
Przesyłki miały swojego adresata i kurier dał je George'owi przez pomyłkę. Zejdę na dół i sprawdzę resztę, gdy tylko skończę rozmowę. Trzeba posprzątać, nim kolekcjoner zejdzie do holu. Wystarczy włożyć piłki do właściwych pudełek. Żadna filozofia. Czasem niektóre rzeczy nie mieszczą się tam, gdzie powinny być. Lub mieszczą się i jeszcze zostaje zapas. A jednak każda ma swoje miejsce. Kiedy już się to wie, sprawa jest prosta. Nawet dla małej małpki. Serdel pokazał, jak położyć paczkę poziomo. Udało się. Wszystkie paczki były zamknięte. Prawie. Widzę, że wszystkie są na miejscu. O! Nawet bezcenna kula do kręgli Andy'ego Super Bowlinga! Wróciłem! I jak pańskie przesyłki? Są tu wszystkie. Pański pies i małpa się nimi zajęli. To świetnie! Dziękuję, Serdelku. Dziękuję, George. Cieszy mnie, że Serdel pomógł ci dopilnować porządku w holu. George, jeżeli chcesz, to zejdź tu do nas jutro rano. Mianuję cię moim zastępcą. Jutro mnie nie będzie, a rano mają nam przywieźć wodę. George umiał bawić się kolejką i liczyć do 10. To nic trudnego. Czy może pan powtórzyć? Co pan powiedział? Halo, 8, 7. Czy wy go zrozumieliście? Ja go nie zrozumiałem, ale mu wierzę. Dobra robota. Teraz jest w porządku. Zawiadowca? Znowu jest wszystko nie po kolei. Ha, ha, ha.
Nie zrozumiałem. Powiedział pan do tyłu, prawda? Prawdziwe pociągi były jeszcze prostsze w obsłudze niż kolejka zabawka. Trzeba było tylko przerzucić piątkę do przodu. George stał się świetnym zawiadowcą stacji. Piątka znalazła się na przodzie, a za nią ósemka, siódemka, dziewiątka i szóstka. Szóstka, siódemka, dziewiątka, ósemka i piątka. Siódemka, piątka, szóstka, ósemka i dziewiątka. 6, 9, 7, 5, 8, 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 8, a potem 356? Wydaje mi się, czy przy mikrofonie siedzi małpa. To już nie była zabawa kolejką. George potrzebował pomocy. Flint był ciągle na zewnątrz i zajadał kanapki. Nie wiedział, że małpka jest w opałach. George nie rozumiał, dlaczego dzwonek nie dzwoni. Więc jeśli całe kanapki są takie same, to ich połówki także, prawda? Dzięki, że siedziałeś przy sterze, ja się tym zajmę. To była zwariowana przejażdżka. Podobałoby ci się, George. George nadal chciał być zawiadowcą, ale tylko u siebie w domu, gdzie mógł jeść kanapki w całości, bo ich przecinanie na pół prowadzi do kłopotów. George rzadko widywał pana w żółtym kapeluszu w takim stanie. Zwykle był spokojny, opanowany i nosił żółty kapelusz. O, już idzie. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pański garnitur. Ach, słowo daję, że warto było na niego zaczekać 3 długie dni. Jednak wolę go nieść sam. Jak to, nie włoży go pan? Nie, włożę go dopiero dzisiaj wieczorem, na uroczyste otwarcie nowego planetarium. Dzięki. Lepiej chodźmy do domu, póki mój kapelusz jest jeszcze czysty. Rety, co za maraton? No dobrze, George. Kiedy wrócę, pójdziemy prosto do planetarium, więc się wykąp. Będą nam robić zdjęcia. Chcę, żebyś był czyściutki i puchaty.
George szedł się wykąpać, jak mu kazano. Kapelusz był bardzo ładny. Jak tu go nie przymierzyć? George chciał się pokazać gołębiowi. To tylko sekunda. Kapelusz leciał w stronę parku, lecz nagle zniknął. Z powrotem na wieszaku i wciąż był jak nowy. Prawie. George usunął gałązkę z taką precyzją, jakby był chirurgiem przeprowadzającym operację. Dobrze, została tylko ta wystająca nitka. Drobnostka. Może gdyby pociągnął mocniej. Może trzeba ją odciąć. George zapomniał, że poprzednio użył nożyczek do przecięcia kanapki z dżemem truskawkowym. To tylko mała plamka. Na pewno da się usunąć. Ta szczotka służyła do czyszczenia kuchenki na wysoki połysk. Kuchenka jest brudniejsza niż kapelusz. Trochę za mocno szorował. W domu, w którym mieszkał George, zawsze panował porządek. Podobało się to Serdelowi. Przyszedł czyściciel dywanów. Ludzie przychodzili. I wychodzili. Winda przyjeżdżała i ludzie schodzili po schodach. W holu Serdela zawsze panował porządek. No, prawie zawsze. Nie możemy wrócić do mieszkania, póki nie wyschnie wykładzina. Zostaniesz teraz w holu, a ja załatwię sprawy. Dobrze? Świetnie. No, a gdybyś przypadkiem zgłodniał? Niedługo wrócę. Serdel uważał, że George nie powinien jeść w holu soczystego jabłka. George pomyślał, że lepiej będzie jeść jabłko gdzieś indziej. Serdel jeszcze nigdy nie był za tymi drzwiami. Ale był pewien, że nie wolno tutaj wychodzić.
Serdel nie sądził, by George zdołał tamtędy wejść. Ruszył szukać lepszej drogi. Szybciej, proszę jechać! Jedno Serdel wiedział z całą pewnością. Do domu szło się tędy. Albo może tamtędy? Serdel zaczynał się martwić. Wyobrażał sobie wszystkie straszne rzeczy, które ta rozbrykana małpa robi w jego holu. Gdy wreszcie dotarł na miejsce, okazało się, że jest gorzej niż się spodziewał. Potem zorientował się, że to wcale nie jest jego ulica. A to znaczyło, że nie ma zielonego pojęcia, gdzie jest. Jeszcze nie koniec, zostańcie ze mną. Chłopaki, chodźcie już! To był silos rękinsów. Rzeka przyniosła ich z powrotem do domu. Wcale nie zabłądzili. Teraz trzeba było tylko się zatrzymać. Czekał ich długi spacer, ale wiedzieli, że kiedy dotrą do silosu, będą daleko od domu. To nie był ten silos. Czuli się jeszcze bardziej zagubieni niż małe kurczęta. George nie mógł nawet znaleźć rzeki. Nie wiedział, gdzie jest. Aż nagle ujrzał skałę w kształcie kaczki. Co za ulga! Coś mu przyszło do głowy. Pamiętał, że minęli skałę. Co jeszcze widzieli po drodze? Wielkie drzewa, łódkę i silos rękinsów. To zanim zachodziło słońce. Od razu poczuli się raźniej. Pobiegli w stronę skały. Niestety z bliska wcale nie wyglądała jak kaczka. Jednak kiedy George stanął z drugiej strony, uspokoił się, że to jednak była wielka kaczka. Dwa drzewa. Znaleźli kolejny punkt orientacyjny. A dalej była łódka. Znów się udało. Wystarczyło iść wzdłuż rzeki, żeby trafić do silosu, za którym zachodziło słońce.
ale George pomyślał, że ta wędrówka brzegiem rzeki zajmie dużo czasu. Lepiej będzie iść na skróty, w stronę słońca. I problem z głowy. Byłoby szybciej, gdyby wiedzieli, dokąd idą. Należało iść w stronę słońca. Ale jak tu je znaleźć? Wreszcie się udało. Kurczaki rozpoznały małpiego przyjaciela. Po ciemku nigdy nie znajdziemy kurczaków. George! Miałeś trzymać się zagrody dla kaczek. Och, znalazłeś kurczęta. Jesteś prawdziwym bohaterem. George, jak to zrobiłeś? Nie ma to jak wrócić do miasta po długim i męczącym dniu spędzonym na wsi. Widziałeś tę tratwę nad rzeką? To Bill ją zrobił. Za tydzień wybierzemy się na relaksującą wycieczkę. Nie cieszysz się? Miasto zalewała fala gorąca. Panował straszny upał. Ale jednemu mieszczuchowi wcale nie było za gorąco. George wyjechał na wieś. Tam było o wiele chłodniej. To miał być skok na bombę? Ja ci pokażę skok na bombę! George uwielbiał wieś. Było tam wiele świetnych rzeczy, których nie ma w mieście. Można było usłyszeć głosy żab, poczuć powiew spod skrzydeł kolibra latającego wokół kwiatów. Nocą oglądało się rozgwieżdżone niebo. Co robisz, George? Patrzysz w gwiazdy? Nikt dokładnie nie wie, ile na niebie jest gwiazd. Nawet naukowcy. Wtedy George pomyślał, że może ktoś powinien to sprawdzić. Naukowcy na pewno byliby bardzo wdzięczni. George postanowił, że zostanie małpą, która policzyła wszystkie gwiazdy. Najważniejsza zasada – trzeba zapisywać, ile gwiazd się policzyło. George zaznaczał każdą w swoim notesie. Dwie najważniejsze zasady. Odróżniać gwiazdy od świetlików i zapisywać, ile gwiazd się policzyło. Trzecia zasada. Poprzednie zasady są nieważne, gdy się zaśnie. Bo kiedy wrócimy następnego wieczoru, trudno stwierdzić, które gwiazdy były już liczone. Wczorajsze liczenie się nie liczy.
Trzeba zacząć wszystko od nowa. Wyjście jest jedno. Liczyć szybko, żeby zdążyć przed zaśnięciem. O tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 Ale George nie był dość szybki. Dzień dobry! O, cześć, Bill. George do późna liczył gwiazdy. Szkoda, że nie da ich się policzyć teraz. A one tam są, wiesz? Ale ich nie widzimy, bo słońce bardzo jasno świeci. George nie był tego taki pewien. Zastanawiał się, co naprawdę dzieje się z gwiazdami w dzień. Może śpią? A może są zdmuchnięte, jak świeczki? A może jest taki jeden lesio, który je gasi? Tak czy inaczej, nie da się liczyć czegoś, czego nie ma. George nie rezygnował. Na pewno istniał sposób pozwalający policzyć gwiazdy, a potem iść spać. George musiał go poznać. Wielka odwrócona czapka. Może być punktem odniesienia. George policzy wszystkie gwiazdy pod nią, potem przeniesie się na drugą stronę. Miał już system. Pan nie jest doktorem do zdrowia. Jest pan w ogóle lekarzem? Tak długo już tu czekam, że mi wszystko jedno. Tak okropnie mi się kicha, to przechodzi i wraca, i przechodzi. Peter zagłuszał wszystkie dźwięki. Była na to tylko jedna rada. Mam dalej oddychać? Będzie łatwiej, jak zdejmę sweter. Wyleczona! Jesteś świetny, małpko! Doktorze, małpko! Jednak dalej choruję. Mam uczulenie na ten sweter! Jesteś najlepszym doktorem na świecie! I to nawet nie jak na małpkę! George wyleczył pierwszą pacjentkę. I wtedy... Doktorze, czy to pan? Lekarz nigdy nie zostawia pacjenta w potrzebie. Hej, jesteś małpą! Przyszedłem, bo mam chorą rękę, a nie gardło. Zaczekam na doktora na zdrowie. Ty jesteś małpą. Też słyszałeś ten dziwny dźwięk? Co to jest? Czekawka mnie trzyma.
Od 2 tygodni. To musi minąć. To nie chce mi pan pomóc? Pan jest małpka, a nie lekarz. To on! To ten małpiszon, który mi kazał robić... To genialny doktor małpka. Odkrył, że jestem uczulona. George, czy masz pozwolenie, by być lekarzem? A co się tutaj dzieje? George, ale co ty masz na sobie? Mam nadzieję, że nie przeprowadziłeś żadnej operacji. A to co? To pan nie wie? A ja myślałem, że to jakieś urządzenie medyczne. Doktor na zdrowie? Dzień dobry. Ja wszedłem tu w czasie przerwy tylko na jedną grę i straciłem poczucie czasu. Nie ma niczego wspanialszego od zaspokojonej ciekawości małpki. Ojej, czkawka mi minęła. George'owi tak spodobał się stetoskop i fartuch lekarski, że doktor Baker mu je podarował. I choć Serdel cieszył się, że w holu panuje spokój, zaczął się martwić, że kiedyś George może naprawdę zostać jego lekarzem. Nie było idealne. Na razie. Teraz drzewo miało wszystko, co trzeba, nawet łącznie z gołębiem, który znalazł dom. O, coś takiego, to niesłychane. O, Rety, a co tutaj się stało? Zostawiłem Serdelka na straży, a kiedy wróciłem, wszędzie było brudno. Żałuję, że nie mówię pojamniczemu. Albo po gołębiemu. Na nasz balkon ciągle przylatuje gołąb. Mały, szarawy, z żółtą obrączką? Tak. Widział go pan? To jest kompas. Myślałem, że już nie wróci. A ja uznałem, że będzie mu wygodniej, jeśli na balkonie stanie małe drzewo. O nie. O, co tu się stało? Gdybyśmy mówili pojamniczemu, zagadka byłaby rozwiązana. George, gdzie jesteś? Cii,
Czy to jest drzewo? George aż pękał z dumy. Teraz gołąb miał własny dom i mógł z nimi zostać na zawsze. Kompas! Jak dobrze cię widzieć! Tak, kompas niemal zawsze trafia do domu, ale nie chcę przyznać, że czasami pobłądzi. George, portier i gołąb się znają. On go zabierze do domu. Ale do prawdziwego. Patrzcie tylko, wasz kolega. Widzisz? Nareszcie jest u siebie. Kupiłem je dla gołębia, żebyś mógł go rysować. Naprawdę bardzo ładne, ale gołębie wolą siadywać na prawdziwych. Kompas, zobacz, to prawdziwe drzewo. Specjalnie dla ciebie. Gołąb wciąż nie wiedział, jakim zwierzakiem jest George, ale doceniał, że umie robić drzewa. Serdel nieraz aportował tenisowe piłeczki, ale żadna nigdy nie smakowała atramentem. To były cenne piłki, których portier miał strzec jak oka w głowie. Serdel nie umiał przekonać George'a, by nie otwierał cudzych paczek. Ale potrafił grać w obronie. George nie miał pojęcia, kto mu to wszystko przysłał. Jedną chwileczkę. Mam pod drzwiami małpę i jamnika. Ci kurierzy nie wiedzą, co robią. Jeśli moje przesyłki nie będą dobrze zapakowane, to zrobię straszną awanturę. Wszystko stało się jasne. Przesyłki miały swojego adresata i kurier dał je George'owi przez pomyłkę. Zejdę na dół i sprawdzę resztę, gdy tylko skończę rozmowę. Trzeba posprzątać, nim kolekcjoner zejdzie do holu. Wystarczy włożyć piłki do właściwych pudełek. Żadna filozofia. Czasem niektóre rzeczy nie mieszczą się tam, gdzie powinny być. Lub mieszczą się i jeszcze zostaje zapas. A jednak każda ma swoje miejsce. Kiedy już się to wie, sprawa jest prosta. Nawet dla małej małpki. Thank you.
Serdel pokazał, jak położyć paczkę poziomo. Udało się. Wszystkie paczki były zamknięte. Prawie. Widzę, że wszystkie są na miejscu. O! Nawet bezcenna kula do kręgli Andy'ego Super Bowlinga! Wróciłem! I jak pańskie przesyłki? Są tu wszystkie. Pański pies i małpa się nimi zajęli. To świetnie! Dziękuję, Serdelku. Dziękuję, George. Cieszy mnie, że Serdel pomógł ci dopilnować porządku w holu. George, jeżeli chcesz, to zejdź tu do nas jutro rano. Mianuję cię moim zastępcą. Jutro mnie nie będzie, a rano mają nam przywieźć wodę.